Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. Na Hindarsfjall Yennefer i Geralt dowiedzieli się, że Ciri rzeczywiście wróciła na wyspy i dołączyła do zamaskowanego czarodzieja. Dzień dobry, Kuki, witam. Dziewczyny na łódź odpłynął w nieznane miejsce. Witam. Potem łódź wróciła, ale tylko z jednym pasażerem. Było nim paskudne i bezmyślne stworzenie. Gipkindyjski fakir. Ale ja pierwszy raz widzę. Nowe konto. To ja, Flomeister. Aha, gipki indyjski fakir, ty. Oh my god, ale ksywka zajebista, ty, ojciec. Flo tutaj robi jakieś nasze, jakieś takie, wiesz, podchody, nie? Oh my god. Ja sobie myślę, witaj ojciec i mama, sobie myślę, ty, no gość wie, co jest grane, bo w temacie. Ale ksywkę widzę pierwszy raz w życiu. Majster! Bez takich mi tutaj... Wiesz... A u nas jest tak gorąco, że... Nie da rady. Aha, poczekaj. Bo co ja robiłem? Wyścigi. Na inną wyspę. A... No to nic, idziemy na wyspę, zrobimy te wyścigi. Gdzie tu jest ten termometr? Tu. Co tam ogólnie? Oprócz tego, że jest ciepło. Znaczy, u nas jest ciepło. U nas jest tak gorąco, że ja nie daję rady. Ja umieram. Mnie zabija ciepło. Jak dorosnę, zostanę kapłanką, bo one nie muszą mieć męża. Tego potwora to bolało, jak go obijałeś? Bo bym chciała, żeby bolało. Buza i deszcz. Ale ty, Kuki, dalej w górach jesteś, tak? Czy ja wam już mówiłem... A skąd? Mówiłem wam, że Wiedźmi to jest ładna gra? Gdzie jest Bolek z kartką? Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na to gotowy? Może by było... Ja to może... Dla mnie to może być cały czas chłodno, wiesz, ale... Jestem. Możemy zaczynać. Uważaj, to wielki honor. Ale i niebezpieczeństwo. Pora zacząć wielki bieg, w którym ku chwale Frey zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana Żmiją. Żmiją. Co?
Jedź, płotka. No jedrzesz, ojciec. Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Oh my god, muszę na mapę patrzeć. No nie mogę tak jechać. Z drogi, bo zabiję! No proszę cię! To koniec wyścigów śmiałków. Geralt z Rivi wyprzedził Astrid Żmiję. Wygrałem! Biały wilk okazał się czarnym koniem. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona, a i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Nie brzydka, muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok. Szary już ma focha, miał spać. A Szary to tylko śpi. Śpi, rzuca telefonem i focha rzuca. Ciężko było ubić na przez pana noc. Dzień bez focha, to co do... Siema Adam, dobry wieczór, witamy, hej. 48, co ja mam tam zrobić? Aha, porozmawiaj niebo, coś przerzuciło się inne zadanie. Poboczne, 21, 14. I tu jest jeszcze na 14. Zaznaczmy to. No dobra jest, Kuki, nic się nie dzieje, ty. 2400, oh my god. Znowu się muszę przeteleportować. Ale ja tu mam ogarniętą tą wyspę całą, bo ja to już byłem. Dobra, to uderzymy do... Nie wiem, czemu ten pytajnik nie chce zniknąć. Zbagowany jest jeden pytajnik. No bo Kuki na wakacjach jest teraz, ty. Dobrze, dobrze. Patrz. Nie da rady z tym rozmawiać. Kuki jest teraz w Zakopanem. Zakopane. Śniegiem całe zasypane. Dobra, kawa nigdy nie jest zła. Ani dzisiaj sobie zamówiłem nowe budki do motoru. I dzisiaj nowe budki przyszły, także normalnie wszystko jest. Zadowolony jestem. Rozpogadza się. Dobrze. Dobrze, panie Wiedźminku. Mój ty Wiedźminku malutki. Co tam, panie Rafale? O, pan Rafał uciekł. Nie Rafał, Adam. Co się dzieje z tym feedbacksem? Ale to Kuki, ty masz słaby internet, ci się zacina, ja mam normalny, się zacina. Ja nie wiem, co oni robią z tym hitboxem, nie? Frejo, znajduj się. Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Możesz, i tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z kontwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wryto na nim imię mojego pierworodnego. W ogóle Wiedźmi to jest mistrzostwo świata. Gorączkuje z dnia na dzień. To ani nie ma o czym mówić. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku.
Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Nithing, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A jednak... A więc śledztwo. No dobrze. Jedziemy. Jeszcze sobie muszę fajny fotel ogarnąć do grania. I kartę graficzną. Nithing. Potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię. I będę cały set na wakacje, które się kończą. Jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Nie no, Wiedźmi to jest... Tylko, że Wiedźmi jest grą, którą... Wiesz, ja myślę... Człowiek przejdzie raz i tyle chyba, nie? No bo co, 13 razy robisz te same questy? Dobra, weźmiemy... Jak już tu jesteśmy... A to co? A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Gerard Arka... Jaki raz? No jaki raz? No normalny raz. No ileż razy będziesz przechodził? Co to mu się dzieje? Idź za zapachem. Ty, nie chcę iść. Wiedźmin. O. Jakim zapachem? O, tu jest zapach. No jak przecież nie będziesz robił cały czas te same questy, nie? W kółko. Co tu można zmienić, żeby grać inaczej w Gerardzika? Co? Co można zmienić? Że co, że inny set zbroi bierzesz? No co ty? Okej, okay, skupmy się... Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. A czemu dziadku? Bran schorowany był ponoć strażak, co dzieci jak już raz gryzie, a z nie zobaczymy. Zajęta jest spółka. Czemu masz głowę? Niech ci Freya sprzyja. Witaj. O! Witaj. Zenek spod żabki. Dobre, ty. Mogę spojrzeć na zioła, które sprzedajesz? Zioła? Jakie zioła? Nie zioła. Do zobaczenia. Bywaj. Na razie, to nie chodzi o zioła. Ty, Wiedźmin. Widziałeś białego wieloryba? Na kontynencie wy wszyscy tacy nie do krwiści. Potrzebujesz pomocy? Tak. Podoba ci się tutaj? Potrzebujesz pomocy? Chcę się dowiedzieć. Ale patrzcie, patrzcie. A rano wstał bez ja nic nie wiem. Nudzę się. Wcale nie jesteś. Chyba, że tego mam się zapytać, Bolka. Będziesz się tak plątał i zaczepiał wszystkich? Tak. A co ci do tego? Dlaczego? Przestrzegaj naszych zwyczajów, przybłędo. Niebrzydka stal. Ładna blizna. Chcesz zobaczyć moją? Tak? Czego chcesz? Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie. Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Dzisiaj brał. Tak, bardzo się ucieszy. To wygląda mężnie. Nie to, co ten mój ladaco Sven. Przebyłeś daleką drogę. Hendal czuwa nad klanem. Królów.
Szarawemu może trzeba nalać winka troszkę, albo może coś mocniejszego do szklaneczki i w ten czas się uspokoi. Może ma niedostatek alkoholu. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i Nitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. Ewentualnie Kuki musi zrobić to jakiś ja wiersz. To ja miałam wyjść za Lotara, ja, a on! Ailam Bailam? Tej flądry teraz dostanie za swoje, on i jego i pójdzie lulać, dziennika. Wiesz o co chodzi. Majsternie. Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. No to życie. Cała wieś się śmiała, ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i domu. Jest majster. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Przyszedł i sam kierownik, dyrektor, rehabilitowany, niejednokrotnie przez kolano przełożony, pan Szarawy. Dzień dobry. Lecz to mi oj. I jak? Wiesz, kto postawił Nitting? Oj. Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka, cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Rodzina jest numer jeden. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Numero uno. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! No i co teraz? Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Nie ma jak wiedźmin. I on. A. Aby to była lekka śmierć. Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie. Siema, Rekwis. Dobry wieczór. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. Co tam? Dobra, następne zadanie.
jakbym chciał sobie zadania wszystkie tutaj, wszystkich nie zrobię, bo no chociaż na 30, na 30 level? 26. Zróbmy to zadanie. Gdzie my to mamy iść? Tu. O, jeszcze na tej wyspie nie byłem. Aż mam prawie 20 level, wow. A wiecie co muszę zrobić? Bo tutaj na mapie... Tu. O, tu? O, to ja tu będę jeszcze, okej. Okay. To nie zaznaczam, bo tu znalazłem takiego potwora. Jak mnie pacnął raz, to mnie zabił od razu, nie? Czemu ja mam różowy nick? No, szarawy, no jak sobie tak ustawiłeś, no to pewnie dlatego masz, nie? No chyba, że ci ktoś ustawił specjalnie. Ja już nie wnikam w szczegóły, dlaczego byś mógł mieć różowy. Nie, czasami hitbox zmienia sam. Ja miałem zawsze czerwony i zmieniło mi na zielony, nie? Przeszedłem to. Coś mi się zdaje, że już ich nie zobaczymy. Hejże, rzuć to okiem tutaj. Cicho tam. Rzucał okiem. Aha, bo ja się tu nie przeniosę. O. To bym się musiał przenieść tutaj i łódką popłynąć. No dobra. Telefon mi... Spadł. No, spadł. Szarawy. Każdy wie, że ty telefonem rzucasz, a nie... Upadł ci. Ta, upadł na placki. Jacek i Placek w jednym mieszkali w domku. Czekaj, ile ja ważę w ogóle? 130. Poczekaj, to ja bym może poszedł do tego kowala tutaj, sprzedałbym te... Gdzie ten kowal? Tu jest. Zagraniczny, tak. O, to jest ten sam. Biały wilk! Siema! Nie gramy w wilka. Pokaż mi swoje towary. Wywaliło i life'a i się cieszy. Plus 4. Plus 2. A te mają gniazdo. Okej, te sprzedamy. To sprzedamy. To sprzedamy. To sprzedamy i teraz tutaj, nie tu, tu. 80. Nie poczekaj, bo ja tu mam jakieś dziwne rzeczy. Na razie. Plus 20, ja mam jeszcze lepsze siodło, ty. Co to jest to? Klapy na konia. No dobra, to resztę by można było sprzedać. A jeszcze budki założę. Postać. Nie to.
Te czarne są, a tu są brązowe. Jeszcze na budki mogę założyć znaku Igni. No i dobra. I teraz muszę sprzedać resztę rzeczy. Biały wilk! Pokaż mi swoje towary. Ja 120 waży. Ja bym musiał się przejść do tego swojego... tego i wyrzucić resztę tych pierdołów. Bo ja tylko zbieram to badziewie. Popatrz, ile ja tego mam. Książki ważą coś? Na razie. Hitbox to zło. Ja streamowałem na Twitchu, to dużo ludzi... Znaczy wiesz, no wiadomo, jak jesteś na Wi-Fi, no to wiesz, tam można wybaczyć takie rzeczy, ale streamowałem na Twitchu, to ludzie narzekali, że Twitch tnie, nie? Teraz streamuję na Hitboxie, no to znowu wiesz, ludzie narzekają, że Hitbox tnie, nie? Więc ja już sam nie wiem. Czy my tu mamy po drodze jakiś pytajnik? Są dwa, trzy, cztery. Wow, to te cztery możemy ogarnąć. Ty no, wszystko jest dobre, jak działa. Jak coś przestaje działać, no to... to jest badziewie, nie? Ty musisz, póki musisz sobie kupić taką pałkę baseballową i za każdym razem, jak szarawy ma focha, to go pacnąć w tył głowy, wiesz, wybijać mu focha po prostu pałeczką. Czekaj, okej, okay. To ten byśmy mieli, to płyniemy teraz tu od razu ogarnąć tego. Bo nie będę pływał tutaj 13 razy, więc co my żeśmy tutaj znaleźli? Minus 10. Miecz srebrny, ty popatrz. ...8% moc znaków, a ten ma 4. A tylko, o, to jest ogólnie moc znaków. 25%. To mimo to, że jest mocniejszy, ale to mi nic nie daje. Puste gniazdo. No, nie, 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 to nie, to idzie do sprzedania. Niestety. Ewentualnie do wyrzucenia. Ale jesteś paskudny. Pałka policyjna do stroju, no też może być, ja nie wnikam, wiesz. Ouch.
O, podwójny. Puch i puch. Komu? Pod wodą można je pacnąć. Też będzie. Nurkuj, panie Wiedźminie. No jak złe, ja myślę, że tam szarowemu od razu się uśmiech poprawił. No chyba, że nie przeczytał. ...134, to mi spodnie mi doszły. 41 żywotności, a ja mam 165 żywotności. Spodnie zabójcy. Koszulka, butki, jeszcze jedna koszulka, oj, mieczyk. To mieczyki idą out. No dobra, mapa. No to jeszcze te dwa tutaj, już będzie dobrze. Siadaj, Wiedźmin. Dłużej niż 2 minuty jest tego pełna. Czemu on nie chce płynąć? Miał jakiegoś bagulca znowu. Wiedźmin. Patrz, ja mu daję, żeby płynął. Co on robi? Oh my god. Ty majster, uważaj, bo dostaniesz jeszcze listy z pogróżkami, ty. A miałem sprawdzić, co dostałem. Następny miecz. Srebrny. Ale to wszystko jest... To jest mocniejsze, ale jest słabsze. Spodnie. ...1% regeneracji wytrzymałości, ale spodnie są cieńsze niż miałem, butki też. I kamień dostałem, a to ten, czy ten. 5% szansa na krawaj, ten był, 5% na podpalenie. Wow. Dobrze, runy można zbierać. Tylko, że ja wezmę chyba i te runy... ...je wyrzucę do skrzynki tak samo, bo mi zawracają gitarę tutaj. Się napić jakiegoś snapu. No dawać. Bo Wiedźmin tu będzie pływał i strzelał.
Overweight. Czy ja mogę to tutaj wyrzucić? ...533 żywotność. Pancerz 102. A jaki ja mam? A ja mam 106. Co to się dzieje? Wiedźmin! Weź ty nie odpierdzielaj tutaj. Badziewia. Od razu zobaczyć, co my żeśmy tu wzięli. Butki nowe. Wyrzuć to od razu. Oj, przyjechali z basenu. Pancerz minus 7. No i dobra. To teraz co? Teraz do celu. Przystań. To mi... No, to te sobie ogarnę zaraz. Brakuje, patrzcie, jeden punkt mi brakuje, żebym wbił level. Zaraz kogoś pacniemy i dostaniemy jeden punkt. To co tu, zima? Punktów doświadczenia, za co ja dostałem. What's up, Maggie? How was it? Hey, dudek. Weź te, zamknij, weź, posuń te, bo zamknij. Jeszcze punkt muszę wbić w coś. Są dwa bolki tam, a nie wiem, czy jest sens walczyć z nimi. Prawie że zginiemy, zobaczymy co to, co się tu dzieje. Nie umiem, że tutaj nic nie będzie. Wow, 26. Nie damy rady. Ale tam coś może być ciekawego, co?
26 level, to nie, to 6 leveli, to za duża różnica. Wow, 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 wow. Z tej strony nie mógł wejść na łódkę, a z tej strony już wszedł, nie? Co ta taka cisza na czacie się nagle zrobiła? Wszyscy poszli spać. Albo wszyscy mają focha jak szarawy. Dobranoc, no na razie kuki jak to. Clannan Craig. Morskie groby. Tak wyspiarze chowają zabitych podczas rejsy. Tam mam się. Pieniądze jak zbieram, to chyba nic nie ważą, co? Dobra, idźmy pierwsze tam może. A, punkt bijemy. Nie to. Okej. Okay. Jeszcze 4 punkty muszę wbić. To jest w ogóle bzdura. Teraz nie wiem,
który tu wmontować by pasowało. Nie ma nic ciekawego. Damy te na oleje. Używamy to? A niech będzie. I to sobie później zmienimy tutaj. To jest, co to jest? To jest... Igni... Queen... I Axis, a to jest... Queen, to damy tego tu. Tego damy. No i dobra. A niebieski jeszcze jeden zbudujemy tutaj, jak się ten otworzy. Save. Ja idę przyniosę sobie wodę, zaraz wracam. I nikt nie wziął Wiedźmina w swoje ręce? Dobra, poszli dalej.
Oh my god, teraz się zaczyna. Niedźwiedzia skóra. Aha, bo to był ten olbrzym niby, tak? To jest ten... ten quest z tym olbrzymem. Jasnoludzki spirytus. Pusta butelka. Skóra z białego wilka. Clannan Crait. Coś mi się wydawało, że coś leciało. A latają tam wolki jakieś, bo widać cienie. Tam jakiś zamek? Siema Rafał, dobry wieczór. Ty, no słyszycie jak tam coś krzyczy? Aaaa.
Pokaż to siodło. Jak jest bzdura, to... wyrzucam od razu. Niepotrzebny mi. A, jakie ukryte skrzyneczki mi tutaj. Safe, bo zaraz pewnie coś mi spadnie na łeb i mnie za... Wow. Olbrzym cały, tak? To chyba nie będziemy walczyć z nim normalnie, tylko trzeba będzie jakąś pułapkę zrobić, tak? Ślady giganta. Gdzieś tam wleciała. Jakiś duży ten statek. Gada, do długiej chaty z strzechą kładzionej czekają mnie tam syn, córy dwie i żona piękna niczym we śnie. Tracę już siły, krew w żyłach wre. Ręce sztywnieją, oddech. Ślady ciągniętych noży. Rodzinne strony. Do długiej chaty z strzechą kładzionej.
Czekają. Ja mam tam na ten statek wskoczyć? O co to chodzi? Wracać mi pora rodzinnej strony. Do długiej kraty strzechą kładziemy. Czekają mnie tam syn, który dwie. I żona piękna, niczym we śnie. Jest Bolek tu. Tracę już siły, krew w żyłach wręcz. Przeszła ci ochota? Oddech się wie, więc wracać mi pora w rodzinę. Teraz mnie ta będzie tutaj badrować. Do drugiej chaty z trzechą płaciany. No i dobra, nie zawracaj mi teraz gitary. Ups. Można z nim porozmawiać? Jest. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem. Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Dziadkowi się coś po... Jaki wydzierany cały. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał, tak jak innych. Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i Syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy Syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz. Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa, mać miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Szukam Hjalmara Ancreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. Aha, a dziadek jest mądry. No i młody Ancreid. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ancreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać. Bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Oni wszyscy są tacy sami, no nie, Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj,
Jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przenieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał. Dobra, sejfik. Poszli dalej. Ślady ciągniętych noszy. Kozi. Co my tu mamy? Mamy tam iść. Obóz Hjalmara. Zostali zaatakowani. Tyle ran. Musiał długo walczyć. Złamany kręgosłup, jakby spadł z dużej wysokości. Zostali zaskoczeni, ale odpadli atak. Trzeba zbadać ślady wokół obozowiska. Dwie osoby. Nie trzymały się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. Kilkoro ludzi odciągali łódź w południowym kierunku. Skoczył prosto do leża Neckera i go załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. Skoczył prosto do leża Neckera i go załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. Przeszedł tędy. Na pewno. Wrócił, żeby pozbierać strzały. Co on tak szedł, jakby był pijany? Ten Ekkery spowolniły pościg. Szedł tędy. Ciekawe, czemu łucznik tak bardzo chciał go zamordować. Ciekawe, czemu łucznik tak bardzo chciał go zamordować. Ciekawe, czemu łucznik tak bardzo chciał go zamordować. Oh my god, pisze, żeby zbadać, a gada jedno i to samo, nie? Tu zarobił pierwszą strzałę, ale uciekał dalej. Kolejny ślad.
Ha, no to normalnie. Szedł dalej. Już się zataczał. Czy zaraz znajdziemy zwłoki. Przeszedł tędy. Na pewno. Stracił tyle krwi. Na pewno daleko nie zaszedł. Stracił tyle krwi. Na pewno daleko nie zaszedł. Stracił tyle krwi. O, popatrz. Na pewno daleko nie zaszedł. Tu znowu dostał. Tym razem celnie. A gdzie się podział łucznik? To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. A gdzie się podział łucznik? To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. Trolle zaciągnęły go do jaskini. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Mhm. I teraz ja będę musiał co? Walczyć z trollami. Łucznik też był ranny. Miecza nie wyciągnę. Pali się i... Auć. Zbroję mi rozwalił. Jeden mu robię. No ile mam zniszczone? 50%. Nie to. 15. 40%.
Następny. Oh my god. Mi pokazuje, że mam tam iść. Aha, bo to mam parę questów do zrobienia. Bardziej bym powiedział, F2P, nie wiem o co to chodzi. To po co ja tu ja weszłem? Ja wszystko. Albo mi się zmienił ten. Mnie wyprowadziło na zewnątrz, a ja muszę sprawdzić całą tą przecież tutaj.
To był ten, co go zabiłem, poszedłem tędy, a tu wyszedł ten drugi. To chodźmy tędy. O, i tu jest jeszcze rozejście na dwa, na zewnątrz i tutaj. Coś się tam gotuje. No, jest ślad krwi. I tu jest, a tu? O, i tu jest następne przejście. Wow, Wiedźmin. Wow, jaki zamek zajebisty. Dark Souls. Fota do Dark Soulsa. Ale po tym ostatnim patchu ten Wiedźmin tak pięknie chodzi, że normalnie szok, nie? Ja tylko sobie... Ja nie wiem dlaczego AMD zawsze jest spóźniona o rok z dobrymi driverami do nowych gier, nie? Czemu oni tak robią, kurwa? Czy oni na złość tak robią specjalnie? Żeby, nie wiem, ludzie narzekali, nie kupowali ich kart? O co to chodzi z tym wszystkim? Gotujecie sobie? Ano, gotujemy, bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wyklany od Melchisa. W zagadki. AMD to Nvidia, Nvidia to Nvidia, Nvidia to złodzieje. Zagrajmy o niego, ale w co? Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do gara. To dobre! Elboj, siema tata! Dobre! Nie bulgota! Pierwsza zagadka. Dużo je i dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. Troll. Troll, rzecz jasna. Troll. Dobrze. Niech zada swoją zagadkę. Jestem lekki jak piórko, ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. Dysków nie ma, ale z trollami się... Siku? Zagadka za trudna! Człowiek oszukał! Wygrałem uczciwie. Głupie zagadki. Piórko, tron trzyma, nie siku. No to nie będzie am. Możesz iść. Tak. Dam sobie radę. Chodźmy stąd. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Do sauny. Jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Szukam Hjalmara. Hjalmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa on i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? Opowiedz mi o waszej wyprawie. Zaczęło się jak w najlepszych pieśniach, od porządnego sztormu. Żagle targało jak kawałkiem szmaty,
Potem, kiedy już widzieliśmy brzeg, opadły nas syreny, jakby tylko czekały. Ale pewnie wyszlibyśmy z tego jakoś, gdyby nie sternik. Sternik popełnił błąd? Raczej jego matka, wydając go na świat. Głupiec nasłuchał się bajań, napchał do uszu wosku i nie słyszał naszych ostrzeżeń. No i wpakował nas prosto na skały. Kilku zginęło, rannych musieliśmy ciągnąć na noszach, a syreny ciągle nie odpuszczały. Hjalmar dołu wróg, ale podeszliśmy za blisko zbocza i runęła na nas lawina. Rzeczywiście mieliście pecha. I co było potem? Dotarliśmy do tego szaleńca z okrętu i w końcu rozbiliśmy obóz przy wieży strażniczej. I wyglądało na to, że na chwilę wszystko się uspokoiło. Krach przysłał mnie po Hjalmara. Nard, Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Ancraid. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje? Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona... Ona jest przecież... Jest nieodrodną córką Kracha. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony. Zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła? I kto był z nią? Na Spikerok. Sama. Sama? Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Tak, wróciła. Poza tym udało jej się osiągnąć to, co zamierzała. Dzięki Bogom. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny, i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. 1000 razy mówiłem Hjalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co, udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drani narobił takiego wrzasku, że ściągnął trolle. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznałeś, że już czas i jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. Bigu. Wiesz, gdzie Hjalmar chciał szukać giganta? Marynowany marynarz. Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Wigi pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. No dobra. To mi wystarczy. Bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpałkę. O! Dobrze, ruszajmy. Ubranka też nie wzięły. Ja mam jeszcze 2 tropy. Tutaj, więc nie wiem... Co to jest to? A to jest główny. To idziemy z powrotem tutaj, zobaczymy. Wow. Zobaczymy, tutaj zejdziemy. Co następne na Sylwestry? Ty, no jak skończę wieśka... ogólnie się nie zastanawiałem nad tym tak doszczętnie, ale ja mam, wiesz, kupę gier, to się tam coś zadecyduje, nie? Ja na przykład Mass Effecta nie grałem żadnego, nie? Może bym Mass Effecta ogarnął wszystkie
trzy części, ewentualnie tą Castlevanię Shadow of... Jakie to było tytuł? Nie wiem, ty, no gier mam... To nie jest kwestia, wiesz, że nie ma w co grać, bo gier jest tysiąc. Kwestia jest tego, w którą grę zacząć, nie? Chciałbym drugą część też... Łódź jakąś. Drugą część Darksidersa ogarnąć tak samo. Więc wiesz, gier mam całe mnóstwo, nie? Do tej pory coś wyjdzie. Jakiegoś multiplayera by można... Ja już nie grałem w multiplayera normalnie. Oh my god, nie pamiętam kiedy. No dobra, jest łódź. To jeden z ludzi Hjalmara. Wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się z resztą. Czemu tego nie mogę zgasić teraz? Patrz, łodzi nie da rady zaznaczyć. O, tu jest jakaś skrzyneczka. Czy tu coś jest 50? Wejść. Safe. Przyszedłem. Gdzież to jest tamto? A tu aż. Tu. O, to jest inne zadanie. Muszę się wrócić. Dobra, idziemy tu, chodź. Tam coś zostawiłem, no ale dobra. Last of Us nigdy nie grałem, wiesz? Mam. Znaczy, nigdy nie grałem. Grałem, ale bardzo mało w niego. Zacząłem i nie skończyłem. Ślady bitwy. Tylko, że na Playaku trójce grałem, nie? Jego też by można było ogarnąć ogólnie. Gigant ich ściga. Mhm. Uciekali w stronę jaskini.
Jeden z nich się potknął, ale pozbierał się, zanim gigant go dopadł. Nic nie gada, o, tylko follow. Follow the footsteps of the young hobbits. Muszę znaleźć inną drogę. Przez ten. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Szedł tędy. Nie zrobiłem ostatnio. Weszłem grupę wyżej i w sumie teraz już jestem ready, żeby wziąć, ale... Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. Miałem zrobić ostatnio, kiedy... w poniedziałek. Nie wiem, możliwość w sobotę albo w poniedziałek, ale nie pojechałem ani w ten, bo byłem chory. Cały tamten tydzień ogólnie byłem chory, nie? Trzy dni to w ogóle siedziałem w domu i nie... Także... Nie popchnąłem sprawy do przodu. Wow. A ten skoczył za mną? On nie skoczył za mną. Pokaż, co umiesz. Za duży mam iść, tak? Ja zaraz będę musiał uciekać, która godzina? 5, to jeszcze 10 minut. Muszę jechać po małego do przedszkola. O, nie w tą stronę. To jak przyjadę z małym, to będę, ale to dopiero dziś. Za dwie lekcje. Teraz tam czy tam? Mapa. Aha, mapa mi nic nie pokazuje. Tu się świeci coś. Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Walczył do końca. Torste. Dwie lekcje, to ja będę smacznie spał. No wiesz, panie Rafale, no ja na to nic nie poradzę, że... Wiesz, różnica czasu między mną a wami jest tak duża i... Wiesz, no niestety. Dalej. Ciekawe, ile ich zostało. Spoko ta misja jest, nie? Hjalmar stracił tu sporo ludzi. Arvidun Tordaroch. Tak się upierał, żeby z nami płynąć.
podpalić beczkę i zrobić kabum. Nie no, dźwięk w tym też jest zrobiony tak, że szok. Wieśmaku. Oh my god, bo ja sobie zmieniłem na ten. Też mnie mieczem walczy, to jest spoko, nie? Jajko. Szynka. Strop tunelu się zapadł. Dobra, ja muszę uciekać. Ty, no kurde, tak mi się fajnie gra, no ale niestety. A do góry iść chyba, tak? Zobaczmy jeszcze co tu, to drzewo. I co, paskudo? Auć, jeszcze by mi upadł na placki. Jacek i placek. O, no tak też może być. No i dobra. Coś mamy? Nie. No to nic, zrobimy sejfa pod drzewkiem. I będę uciekał. Szkoda, nie? Szkoda, szkoda. Dobra, panowie szlachta. Ja będę uciekał i jak coś to... Bo u nas już... U ciebie jeszcze 14. No, niestety. Dobra, uciekam. Panowie szlachta, jak coś to do później. Zapraszam później, nie? Kto może, nie? Oczywiście. Dobra, spadam. Na razie, bye.